Filip, to walka otwierająca przed jutrzejszym finałem Pelma, witam. Cześć. Jak się czujesz w roli otwierającego? Czasami byłeś przy samym końcu, dzisiaj, jutro będziesz w roli otwierającego. Czy pasuje tobie taka rola? Pasuje, nawet lepiej, że walczę pierwszy, mniej czasu muszę czekać, mniej stresu przed walką. Pierwszy zawalczę i potem w spokoju mogę obejrzeć resztę gali, więc dla mnie bardzo dobrze. Rozumiem. Jak święta, jak u ciebie, wybacz, bo tak naprawdę z racji twojego egzotycznego pochodzenia, tak, urodzenia, tak naprawdę nie wiem, jak się mam odnieść, jak jest u ciebie, czy normalnie obchodzicie święta. Po polsku, tak, po polsku. Rozumiem. Polską rodzinę mam w całości prawie. Rozumiem. Polskie święta odpowiadają ci. Tak, tak, tak. Tak, bardzo. Jedzenie, no, to jest to, co lubię. Waga ciężka, czyli nie musisz sobie niczego odmawiać po SN. Jakie potrawy? Właśnie musiałem sobie odmawiać, tak, bo trochę przekroczyłem ten limit 120 i musiałem trochę kilogramów... No, opuściłem początek, więc nie widziałem rzeczywiście, ile przekroczyłeś? Znaczy, wagę mam teraz zrobioną, ale przed musiałem trochę zbijać. Rozumiem. Ze 3 kilo, no to... Ale tak w miarę delikatnie. Pojadłem, ale nie tak, jakbym chciał. Mhm. A to z reguły jest tak, że właśnie ty do swoich pojedynków musisz właśnie zbijać w dół, czy niekoniecznie? To teraz taki świąteczny wypadek. Teraz i poprzednia walka. Wcześniej nie musiałem. Mhm. Rafał Niedziałkowski, twój rywal. Chyba jesteście jedną z niewielu par, które chyba się nie zmieniły, tak? Czy tam były jakieś zmiany? Chyba nie zmieniły się. Powiedz, co sądzisz o twoim rywalu? Czy to jest rywal na twoim poziomie, na tym etapie kariery, na jakim jesteś? No, myślę, że tak. No. Zobaczymy, jak wyjdzie w walce. No, dopiero wtedy to do końca stwierdzimy, ale jest w moim zasięgu na pewno, więc dobrze. No. Co w ogóle sądziłeś o takiej propozycji, jak pojedynek dzień po świętach, chwilę przed Nowym Rokiem? No, to nie jest łatwy czas dla zawodnika, bo każdy lubi gdzieś jakoś się wyluzować raczej na koniec roku i korzystać z tego czasu wolnego. No nie jest to dobry czas, ale dostałem propozycję, nawet się nie wahałem, od razu ją przyjąłem. Mhm. Chciałem zakończyć ten rok. Tak jak przy pierwszą walkę miałem, to tak wymyśliłem, że chciałbym co najmniej 4 walki zrobić w tym roku. No i akurat teraz 4. walka będzie, więc według planu wszystko idzie. Jak byś określił poziom swojego rozwoju w porównaniu do tego, jak właśnie zaczynałeś, debiutowałeś w MMA zawodowym, a do tego momentu? No cały czas progres w górę, szczególnie pod kątem bokserskim. Może jeszcze do końca nie miałem okazji tego pokazać, ale myślę, że teraz się uda. I pewność siebie dużo, bardzo dużo, bo no, z każdą walką co w górę idzie. Rozumiem. To czego tobie życzyć na Nowy Rok? Zwycięstw jak najwięcej. To tego ci życzę, jak największej ilości zwycięstw. Powodzenia i jutrzejszego zwycięstwa. I jeszcze jedno, tak. Miałem powiedzieć coś miłego o trenerze, to mówię, że Antek, tak, bardzo dobrą robotę robi. Tak, miałem wspomnieć o koledze Juraczu, który tam siedzi obok, i jeszcze miałem pozdrowić Megi, więc pozdrawiam cię, Megi. Przełączam się, pozdrawiam w takim razie, bardzo dziękuję i powodzenia. Dzięki. Dziękuję.